Nasza ta robota pójdzie. A kto będzie deptał kapustę? No przecież Witek jest zwinny do takiej roboty. Niech no myje porządnie te swoje klosy i właśnie teczki. A gdzie ta ścierwa twój ten generał? Wołajcie go już tam. Józia, już dosyć. Zawołaj Witka. Witek, bo słabo cię wołał. Krowa się odbiła i wlazła w kuski kapusty. To musiałem ją nawrócić i uwiązać przy korycie. A jeszcze kurek ujodą i bardziej ogłoszył. Witek! Józio, znam twoje wykręty, trudnie opierze. Pewnie, że siedzie słowo, te swoje klocki strugą. Tatulu, Witek ma taki dar do tego strugania, aż podziw bierze. Wczoraj wystrugał kosza, jak ziarnodziowie. Wygląda jak żywy. Witek, weź to się rozbieraj, będziesz mył tutaj kulosy, bo do niżynio kapusty jesteś potrzebny. Na nim. No prawo, prawo, bo już kapusta na kojuno prawie. Dobrze idź, dobrze idź. Tak, myj, myj. Kapusta przygotowana. Bydzieta, tylko musisz tam żwawo chodzić. No już lepiej podniżyć. Józia, jeszcze trzy. O! Już bym się napracowała. Już po robocie. Och, dziecko trzeba nakarmić. Cichaj, cichaj. O nie, cichaj, cichaj. Moje kochanie. Pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieku mamy. Przyszłam go pomóc trochę przy tej robocie. Tak, połoweczki. Trochę liści trzeba mieć. Tak, 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 tak. No podejdź, podejdź. Daj na drogę, z kapusty, daj. Wypalim, wypalim. Jak wam się tnie? No, nie, 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 trzeba zdążyć przed wszystkimi, żeby wam... Przystąpię, to jak
jeszcze pół miesiąca. Jakoś wyszłaś z domu? Ani chustki na łeb nie wcinać, a chud na dworze. Oj, matula! Gorące mi nie ma, co by było. Pierwsza mi chusty. Tak, a potem mi też czekać. Oj, prawda, prawda. Młode takie są. Już ku nie? Więc to masz umyj te kulosy. Ojej. Jeszcze to zetrzyjcie, tam na a co taki wyjści, bo my do tych. Do gołąbków wrzucimy takich całości. Dobrze. Antoś, daj go tam to przykrycie do typeczki. Dobra. I kamień. O Jezu, Witek, Witek. No, ja za to, ja. No, ja
Bo zapłać za pomocą ciepło. A właśnie, co? A ogórka pusta, czy ładnie wyrosła? Jak będziecie kisić, to dajcie znać, bo my zrobimy. A nie mówiłam, że przyszłym tygodniu. No to jeszcze na drugą nogę. Tak, tak, tak. Improwizacja. Matka, nie będziemy czekać, bo to nie wiadomo, kiedy wróci.